Ponad 7600 tegorocznych maturzystów z województwa podlaskiego wreszcie otrzymało wyniki swych majowych zmagań z egzaminem dojrzałości. 7% z nich poległo na języku polskim, a na zadaniach matematycznych aż 13%. Średni wynik w województwie z podstawowego testu z języka polskiego to zaledwie 58%, a z matematyki 63%. Znacznie lepiej wygląda uśredniony wynik podstawowego angielskiego. Tutaj egzamin sukcesem zakończyło aż 94% maturzystów i uśredniony wynik to aż 76%. W Suwałkach na poziomie podstawowym z języka polskiego najlepiej wypadli maturzyści z pierwszego LO, osiągając średnią minimalnie poniżej 75%. Mocno po piętach depczą im abiturienci z drugiego i trzeciego LO. W wersji rozszerzonej kolejność na podium jest dokładnie odwrotna. Prym wiedzie trzecie LO ze średnią bliską 61%, ale potem jest dopiero 47% w drugim LO i na koniec Wielkiej Trójki najstarsze suwalskie liceum z wynikiem poniżej 39%. Podstawowa matematyka najlepiej wypadła w wykonaniu uczniów drugiego LO. Średni wynik ponad 81%. Trzeci ogólniak na drugim miejscu. Tutaj średnia bliska 80%. W pierwszym LO minimalnie niżej, ale też więcej niż 79%. Rozszerzona matematyka to mocna strona pierwszego LO. Niemal 55% to uśredniony wynik w tej szkole. Dużo dalej, z prawie 48%, drugi ogólniak, a trzeci odrobinę powyżej 40%. Wymarzone studia wymagają jednak nieco szerszej oceny wiedzy i umiejętności, dlatego wielu uczniów zdecydowało się na wybór dodatkowych przedmiotów. Tu najczęściej wybierane są geografia, biologia, chemia i wiedza o społeczeństwie. Geografię wybrało w Suwałkach ponad 230 osób. Ich średni wynik to 36%. Ale najlepiej poradzili sobie z nią maturzyści z trzeciego LO, osiągając średnią bliską 62%. Egzamin z biologii wybrały 84 osoby i ich uśredniony wynik to nieco ponad 44%. I tu znowu prymat trzeciego LO, blisko 63% średnia. Odrobinę niżej pierwsze LO. Chemia zainteresowała 51 suwalskich maturzystów. Przy uśrednionym wyniku nieco ponad 40% niemal równo wypadli uczniowie z trzeciego i pierwszego LO. W trzecim średnia to 53,65, w pierwszym równo 53. Drugi ogólniak około 20% mniej. Na zazwyczaj trudny egzamin z WOS-u zdecydowało się nieco ponad 40 osób. I znowu trzecie LO na najwyższym stopniu pudła. Wynik średni to ponad 51%. Drugi ogólniak średnia 43%. Pierwsze LO niespełna 35%. W skali kraju największy odsetek sukcesów, czyli zdana matura, dotyczy absolwentów szkół ogólnokształcących. Świadectwo dojrzałości w głównym terminie uzyskało 88,6% zdających. W technikach około 10% mniej. W szkołach branżowych drugiego stopnia pozytywnie wynik uzyskało zaledwie 17,4% uczniów. Ponad 55% absolwentów branżówek nie wywalczyło nawet prawa do poprawki.